Dzień dobry, witam widzów kanału Spożywcza TV. Wojciech Szeląg z tej strony. Zapraszam na kolejne rozmowy spożywczej. A są ze mną panowie Grzegorz Zwierzyna i Ziemowit Fałat, współtwórcy i współwłaściciele browaru Pinta. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panowie, wzrost zainteresowania piwami rzemieślniczymi w Polsce jest ewidentny. To jest zjawisko, które obserwujemy od kilku lat. Piwa rzemieślnicze, piwa kraftowe, w każdym razie pochodzące z małych, lokalnych browarów. Państwo, panowie, zdecydowaliście się na założenie takiego 10 lat temu. Można powiedzieć, że z perspektywy czasu to był strzał w dziesiątkę, ale wtedy o tym nie wiedzieliście. Wtedy nie wiedzieliście, jakie będą perspektywy tego rynku. Nie mieliście czarodziejskiej kuli. Więc co zdecydowało o takim pomyśle i jakie czynniki ryzyka braliście pod uwagę? Z czym się liczyliście? Na co liczyliście? Kiedy 10 lat temu jechaliśmy z Atakiem Chmielu na premierę do Wrocławia, to powiem szczerze, nie wiedzieliśmy, jakich reakcji spodziewać się od ludzi, ponieważ wieźliśmy w beczkach piwo, którego nikt wcześniej w Polsce nie ważył. Piwo bardzo mocno nachmielone, całkowicie w kontrze do tego, co wówczas było dostępne w sklepach, w piwiarniach i tak dalej. My byliśmy przekonani, że wieziemy piwo wyjątkowe, ponieważ byliśmy przekonani co do tego, że udało nam się uważyć to piwo dobrze. Natomiast no, nie wiedzieliśmy, jak to będzie. Mieliśmy tych beczek kilkadziesiąt przygotowanych na premierę, kilka tysięcy butelek. I szczerze mówiąc, modliliśmy się, żeby to piwo sprzedać. Rzeczywistość pierwszego dnia podczas premiery pokazała, że ludzie po spróbowaniu Ataku Chmielu wracali po to piwo. I tak było przez kolejne dwa długie dni festiwalu. I od tamtego czasu Atak Chmielu ważymy regularnie i Atak Chmielu pozostaje najlepiej i najlepiej sprzedającym się i najchętniej wypijanym piwem rzemieślniczym. Także no rzeczywiście był to strzał w dziesiątkę. No dobrze, ale to cofnijmy się jeszcze odrobinkę, bo już mieliście Atak Chmielu, ja przypomnę, to jest nazwa piwa, Atak Chmielu na Wrocław. To ładnie zabrzmiało. Mieliście już to uważone to piwo, ale wcześniej była decyzja, żeby w ogóle je uważyć, żeby w ogóle ono powstało. I skąd to się wzięło, z jakimi kalkulacjami? To decyzja była jakby pokłosiem tego, co zrobiliśmy rok wcześniej z Ziemkiem, bo zanim powstał projekt Pinta, udało się nam uważyć zreaktywowany polski styl grodziskie w browarze na Grodzkiej w Lublinie. To był mały projekt na niewielką skalę, który miał swoją premierę na festiwalu Birofilia. To był taki odzew na zapotrzebowanie polskich piwoszy, którzy stęsknili się za piwem grodziskim, jedynym prawdziwym polskim stylem. To piwo przestało być ważone w latach 90. po zamknięciu browaru w Grodzisku. I my postanowiliśmy z Ziemkiem takie piwo uważyć na największą imprezę piwną, branżową, jaką wtedy właśnie organizowaliśmy. Można powiedzieć, że ten projekt spełnił nasze oczekiwania, odniósł sukces i po roku łatwiej nam było jakby wrócić do tematu większego projektu piwowarskiego, któremu nadaliśmy nazwę Pinta i to nam pomogło w tej decyzji. No, były takie jeszcze sygnały z rynku, że jest, liczyliśmy na to, że te sygnały dobrze odczytujemy, że jest zapotrzebowanie na inny asortyment piw, taki, który już był obecny w Stanach Zjednoczonych, na Wyspach Brytyjskich, a w Polsce zupełnie nieznany czy nieobecny. Mieliśmy ciągłe kontakty z branżą piwowarską, z piwoszami, z konsumentami, z piwowarami domowymi i takie sygnały były i też jakby pomogło nam to w decyzji takiej, żeby zaryzykować i spróbować uważyć pierwsze piwa jako Pinta. To poprawcie mnie panowie, bo wy jesteście praktykami, ja się na tym nie znam, ale tak jak ja na to patrzę, to uważenie iluś tam beczek piwa i takie incydentalne zainteresowanie grupy ludzi na jakichś targach, to wydaje się wyzwaniem owszem, ale zdecydowanie mniejszym niż założenie firmy i produkowanie większych ilości no, na skalę przemysłową. O ile
o ile słowo przemysłowe tutaj pasuje, prawda? No na większą skalę powiedzmy, bo mówimy o piwie rzemieślniczym. Więc jak przeszliście od tego incydentu, powiedzmy, ludziom zasmakowało to piwo, do decyzji czy do praktycznych działań, które wiążą się ze stworzeniem firmy? Czekaliśmy na pewno na efekt tych pierwszych trzech piw, które wypuściliśmy jako Pinta. Okazało się, że oddźwięk był więcej niż pozytywny, był bardzo dobry. Piwo sprzedało się bardzo szybko, w zasadzie brakło go już w trakcie festiwalu. No nie pozostało nam nic innego jak iść za ciosem i pomyśleć o kolejnych piwach. Ziemek jako piwowar stał tutaj za recepturami i przygotował komplet kolejnych trzech, jeszcze kolejnych trzech następnych piw. Ale ciągle to było na zasadzie takiej bardziej przygody. Robiliśmy to też w oparciu, nie założyliśmy nowej firmy, tylko robiliśmy to jakby w oparciu o dotychczasową działalność gospodarczą, którą już prowadziliśmy. I ciągle to była taka forma przygody, zabawy, realizacji jakiejś pasji piwowarskich, jakichś marzeń. Dopiero po czasie przyszła taka refleksja, jak się okazało, że ta produkcja i sprzedaż rośnie, że klienci oczekują więcej, że odzew jest naprawdę bardzo pozytywny. My z kolei staraliśmy się na każdym kroku jakby profesjonalizować tą swoją działalność. Zatrudnialiśmy profesjonalne agencje graficzne, staraliśmy się sami stworzyć też profesjonalnie dystrybucję, komunikację w internecie i tak dalej, i tak dalej. I więc zaczęliśmy profesjonalizować i dopiero po jakimś czasie, to trwało trochę, przyszła taka refleksja, że to jest właśnie być może ten moment i ten biznes, który może być sposobem na życie i biznesem, który również oprócz wielkiej satysfakcji i pozwolenia realizowania marzeń pozwoli generować jakieś konkretne przychody finansowe i wytyczy jakąś ścieżkę zawodową na następne lata. Może to jest jakiś tak, rodzaj... Mieliśmy to szczęście, że byliśmy jakby od samego początku tej zmiany na rynku piwa, czyli powstania całej jakby branży piwowarstwa rzemieślniczego i rozwijaliśmy się, że tak powiem, od zera razem z tą branżą. Krok po kroku, miesiąc po miesiącu, rok po roku. Ale rzeczywiście to, czego się trzymaliśmy i trzymamy, no to jakby konsekwencja tych działań i no i to przez te 10 lat zaowocowało. Ja nawet pomyślałem, że to jest może dobra definicja tego, czym się zajmujecie, to znaczy biznes, który pozostaje wciąż przygodą, pasją, bo jednak o tych wielkich firmach, które produkują piwo na skalę hektolitrów, jakąś zawrotną, no to oni już chyba o sobie nie mówią, że są w trakcie przygody i że to jest ich pasja. Ja rozumiem, że zainteresowanie konsumentów wynikało też z tego, że przez lata spotykali się z tym, co prawdziwi koneserzy piwa nazywają wyrobami piwopodobnymi, tak troszeczkę z dystansem, a wy pokazaliście im, co znaczy prawdziwe piwo, prawdziwe oparte na chmielu i właśnie no, przygotowywane z pasją. Skąd panowie bierzecie te receptury? Czy to jest zawsze jakaś próba odtworzenia, czy to jest też własna kreacja? Tak jak Grzesiek wspomniał, nasze pierwsze piwo, które postanowiliśmy uważać komercyjnie dla ludzi, po to, żeby mogli je kupić w sklepie, to była próba odtworzenia starego polskiego stylu grodziskie. Natomiast Atak Chmielu to już piwo według autorskiej receptury, natomiast też w kierunku jakby odtworzenia stylu, który już święcił triumfy za granicą. Kompetencje piwowarskie no to są wieloletnie doświadczenia z jednej strony moje jako piwowara domowego. Ja w zasadzie swoje pierwsze piwo uważałem jeszcze jako student w latach 90. Z drugiej strony kompetencje Grześka
i moje jako ludzi, którzy gdzieś w tej branży piwowarskiej cały czas funkcjonowali. Grzesiek organizował festiwal Birofilia, ja popularyzowałem piwowarstwo domowe, więc jakby byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego, żeby zaproponować Polakom coś nowego w temacie piwa. Pytał Pan o prawdziwie uważane piwo i dlaczego to piwo zyskało popularność. Powiem taką rzecz, to było bardzo ciekawe doświadczenie te 10 lat temu, proponując piwo dużo, dużo droższe niż to, co było dostępne wtedy na półce, bo Atak Mielu kosztował no, te 6 zł wtedy, czyli prawie dwa razy więcej niż inne piwa na półce. Natomiast ludzie docenili to, że no, cena to nie wszystko, jednak to, czym to piwo jest, jaki ma smak, jakie niesie ze sobą, że tak powiem, przeżycia smakowo-zapachowe, spowodowało, że no, taki produkt jak piwo rzemieślnicze trwale wszedł na półki i krany polskich sklepów. A warto sobie przypomnieć, że 10 lat temu w Polsce praktycznie nie było pubów wyspecjalizowanych w serwowaniu piwa rzemieślniczego, tak zwanych wielokranów czy multitapów. No i spróbujmy sobie przypomnieć też półkę w sklepach, czy w tradycyjnych, czy supermarketach. No, półka z piwem rzemieślniczym wtedy nie istniała. Wtedy w ogóle nawet nie było praktycznie znane pojęcie piwa górnej fermentacji w Polsce. Tak. No właśnie o to chciałem zapytać, bo to było już parę lat, po paru latach doświadczeń konsumentów z tym piwem, które było wszędzie z tych wielkich browarów i oni mogli wręcz niektórzy z nich nie podejrzewać, że istnieje jeszcze jakieś inne piwo. Rozumiem, że da się piwo pisane wielką literą P. Rozumiem, że da się zainteresować paru koneserów na jakichś targach piwnych, ale w jaki sposób, co zrobiliście, żeby ludzie w ogóle sięgnęli po piwo rzemieślnicze, żeby się przekonali, że ono ma właśnie te walory smakowe i zapachowe inne od tego płynu, który na wielką skalę wielkie firmy produkują, no bo żeby klient sięgnął po piwo rzemieślnicze, to trzeba mu wytłumaczyć, co to jest i dać mu jakiś pretekst, żeby sięgnął po nie po raz pierwszy, prawda? Potem już zostanie, jak rozumiem, ze względu na jakość produktu. Tak, no piwowarstwo rzemieślnicze od piwowarstwa mainstreamowego różni się przede wszystkim tym, że w komunikacji, w przekazie marketingowym jednak tutaj my kładziemy największą uwagę na edukację, żeby wytłumaczyć naszym nowym klientom, co to jest piwo rzemieślnicze, dlaczego jest droższe, dlaczego jest lepsze, dlaczego inaczej wygląda, smakuje. Tymczasem w piwowarstwie mainstreamowym jest to tylko przekaz marketingowy, tam się sprzedaje po prostu jakiś produkt. Bo tam takiego przekazu, takie piwo za sobą żadnego nie niesie. To są spłaszczone eurolagery i tam żadnej ideologii za tym nie ma. Natomiast w piwowarstwie rzemieślniczym to musi być ten przekaz edukacyjny. Zaczynaliśmy od sprzedaży naszych piw do takiego bardzo wąskiego grona odbiorców. To byli odbiorcy branżowi, tacy, którzy byli skupieni wokół tego naszego środowiska piwowarów domowych, kolekcjonerów, fanatyków piwa, podróżujących piwowarów i tak dalej. I ta grupa docelowa konsumentów, którzy sięgają po piwo rzemieślnicze, stale rośnie. Później jakby na wzrost zainteresowania tym piwem miał wpływ duże zainteresowanie w ogóle taką jakby, może nie zainteresowanie, odejście od takiej byle jakości, jeżeli chodzi o ofertę gastronomiczną, ofertę spożywczą. Ludzie zaczęli czytać, podróżować, dostęp w internecie
do nowych kanałów informacyjnych spowodował, że zaczęli szukać czegoś nowego, czegoś ciekawego. I stąd też zainteresowanie piwem rzemieślniczym. Ale to jest, tak jak powiedziałem na początku, ciągła akcja edukacyjna. Nasze piwa są znacznie droższe, wyglądają, smakują inaczej. Musimy obronić ten nasz produkt i udowodnić, że warto zapłacić nawet czasami trzy razy więcej za dobre piwo rzemieślnicze niż za Eurolagera z dużego browaru. A na ile panom pomogły restauracje? Bo ja się spotkałem z takim już parę lat temu, z takim zjawiskiem, że restauratorzy w konkretnych miejscach byli zainteresowani tym, żeby piwo i inne produkty, no żeby to były produkty lokalne, żeby to były produkty unikalne w tym sensie, że nie jest to piwo to samo jak wszędzie. Więc można by powiedzieć, że to byli tacy, mogli być tacy naturalni sojusznicy, jeśli chodzi właśnie o piwa rzemieślnicze. Czy byli rzeczywiście? No, chyba zgodzimy się tutaj z Grześkiem, że akurat restauracje to nie była ta jakby to grono, które w jakimś dużym stopniu pomogło w popularyzacji piwa rzemieślniczego. Jednak więcej działo się na powstających festiwalach piwa. W 2011 roku mieliśmy trzy festiwale piwa w Polsce liczące się, czyli krasnostawskie Chmielaki, Birofilia w Żywcu i wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. A w ciągu tych kolejnych lat w Polsce przybyło przynajmniej kilkadziesiąt imprez w całej Polsce i to były te miejsca, ta atmosfera, możliwość spotkania piwowarów, ludzi, którzy ważyli piwa, którzy zakładali swoje browary, imprezy, przez które przewijały się dziesiątki tysięcy ludzi. Myślę, że to był taki impuls i to koło zamachowe, kiedy ludzie wracali do domów z jakimś przeżyciem, o którym potem opowiadali innym ludziom. Nie było już imprezy, więc jeżeli się dowiedzieli w internecie czy gdzieś, że piwo, które spróbowali na imprezie, na festiwalu jest gdzieś dostępne w jakimś sklepie, pojawiło się w jakimś pubie, no to tak się to tworzyło. Potem zaczęły powstawać puby, które specjalizowały się w serwowaniu piwa rzemieślniczego. Akurat tutaj edukacja i współpraca z restauracjami dopiero, wydaje mi się, rozkręca się. I też my jako Pinta kładziemy tutaj, staramy się jakby mocno współpracować z restauracjami, ponieważ zawsze nas dziwiło to, kiedy w restauracji można było świetnie zjeść, zamówić naprawdę dobre wino i bieda z piwem, jeśli chodzi o kartę. Ale to też się powoli zmienia. Ale tutaj ja się oczywiście zgadzam w 100% z Ziemkiem, ale trochę w obronie restauratorów muszę powiedzieć jedną rzecz. Oni zostali osaczeni dwie dekady temu przez duże browary, za którymi stoją duże pieniądze i te browary stosują dopłatę do hektolitra, są w stanie zasponsorować ogródki, wyposażenie jakichś ogródków zimowych, ogródków letnich, płotki, parasole, urządzenia chłodnicze, różne inne rzeczy. Są to rzeczy, na które nie stać małych rzemieślniczych browarów. Do tego różnica w poziomie cenowym powoduje, że ci restauratorzy biorą na pierwszy, po prostu najważniejszy dla nich jest efekt ekonomiczny i pieniądze. I tutaj jakby na starcie my przegrywamy. I tutaj troszeczkę jakby w formie obrony muszę powiedzieć, że to tak nieświadomie się stało, ale przegrywamy, ale to się powoli zmienia, bo to, co mówiłem o zwykłym konsumentach, to się również dzieje w polskiej gastronomii. Klienci żądają to, o czym Ziemek mówił, już nie tylko dobrej kuchni, dobrego wina, ale szukają dobrej kawy, dobrego piwa, jakichś innych rzemieślniczych napojów typu cydry, miody pitne, innych produktów i ta tendencja powoli zaczyna się odwracać na korzyść browarów rzemieślniczych. Ja też będę bronił restauratorów, bo ja się coraz częściej spotykam z taką sytuacją, że w momencie, kiedy są rozmaite piwa w karcie, to
restaurator zachęca, żeby skorzystać właśnie z tych, spróbować właśnie tych, które są dostępne, jak na przykład podkreśla, tylko tu, tylko w tym regionie. Także mam wrażenie, że tutaj akurat sojusz jest ewidentny i coraz mocniejszy. A chciałem zapytać o konsumentów. Czy panów zdaniem konsumenci piwa tego mainstreamowego i konsumenci piw rzemieślniczych, kraftowych, to są dwie różne grupy? Czy tutaj jest jakiś przepływ między nimi, rzecz jasna na korzyść, mam nadzieję, piw rzemieślniczych? Czy przyglądając się, bo zapewne panowie to robili innym rynkom, gdzie ta tradycja piw rzemieślniczych za granicą była dłuższa, czy nie była zakłócona, tak jak w Polsce, czy panowie widzą, że ta grupa odbiorców piw rzemieślniczych to jest jakaś grupa, którą procentowo można określić mniej więcej podobnie w różnych krajach? No, na jakim to jest ewentualnie poziomie taka grupa? No, jakby udział piwa rzemieślniczego w polskim rynku nie przekracza 1%. Z pewnością jest tak, że no, Polska jest bardzo krajem, w którym piwa pijemy bardzo dużo statystycznie. Te 100 litrów piwa na głowę powoduje, że Polska jest no, w pierwszej dziesiątce, czasami liczy się, że w pierwszej piątce nawet krajów, w których jest najchętniej wypijane piwo. No i 95% z tego wyniku robi piwo produkowane przez największe browary, ale trzeba zauważyć, że przy takiej konsumpcji 100 litrów na głowę, to ten 1% rynku dla piwa rzemieślniczego to jest inny 1% rynku niż na przykład w kraju jak Włochy, gdzie pije się tego piwa 30 kilka litrów na głowę. Więc ten jakby udział piwa rzemieślniczego już jest całkiem niezły. Co do przepływu, wydaje mi się, że ta grupa ludzi, którzy piją piwa z dużych browarów, ona będzie, czyli sięgając do tylko 95%, ona jeszcze bardzo długo będzie na tak wysokim poziomie. To są różne powody, przyzwyczajenia, dystrybucja, oczywiście cena, ale też nie oszukujmy się, no, nie ma nic dziwnego w tym, że ludziom po prostu smakuje, wystarcza to piwo, które pili przez ostatnie lata i jakby specjalnie nie zastanawiają się, czy to piwo jest dobre, bardzo dobre, średnie, choć ponieważ obracamy się w tej branży, to mam wrażenie, że każdy się zna na piwie i potrafi powiedzieć, że kiedyś to było, albo nawet jak dostanie dwa takie same piwa, znaczy dwa takie same piwa, ale powiedzmy bez etykiet, to będzie w stanie stwierdzić, że jedno jest lepsze, drugie jest gorsze. Natomiast my po prostu cieszymy się, że piwo w Polsce jest popularne, bo to daje nam możliwość rozwoju w naszej niszy. I szczerze mówiąc, jako Pinta, my jako też osoby, które się interesują piwem i mają w tym duże doświadczenie, dla nas to naprawdę nie jest problem, że ktoś sobie kupuje piwo z dużego browaru i ze smakiem je wypija. Znaczy zdecydowanie na to przejście od piwa przemysłowego do rzemieślniczego będzie i może mieć wpływ przede wszystkim zamożność społeczeństwa. Nie okłamujmy się. Jeżeli Polacy będą mieć więcej w portfelu na wydanie na takie doraźne uciechy, jak gastronomia, napoje i tak dalej, to chętnie sięgną po piwo rzemieślnicze. No jest tu jeszcze jednak barierą dużą cena i ona troszeczkę jakby hamuje rozwój. My z tym nie możemy jako browary nic zrobić, bo nasze koszty produkcji i skala jest, koszty tak wysokie, a skala tak mała, że nie mamy tu za bardzo ruchów cenowych, nie mamy na czym zaoszczędzić. Musimy utrzymać się, musimy tak jak inne wszystkie przedsiębiorstwa płacić podatki, utrzymać zatrudnienie, pokrywać koszty, więc my tu nie możemy za bardzo zrobić. Możemy tylko liczyć na to, że po prostu Polacy będą mieć więcej pieniążków i chętniej sięgną po dobre produkty, nie tylko po piwo rzemieślnicze, ale po wszystkie produkty rzemieślnicze. Sery, różne przetwory, polskie wino, polskie cydry i tak dalej, i tak dalej.
sprzedaży czy wzrost popularności piwa rzemieślniczego też zależy od świadomości ludzi. Osoby sięgające po piwo rzemieślnicze to są zwykle ludzie, którzy coś już na ten temat wiedzą, gdzieś słyszeli, chcą się czegoś dowiedzieć i jakby wzrost tej świadomości, czym, jak ważone jest piwo, przez kogo, z jakich surowców, w jakich okolicznościach, no to na pewno jest z jednej strony trochę barierą, ale z drugiej też takim czynnikiem, który powoduje, że jeżeli ktoś się chce zainteresować piwem, no to właśnie piwo rzemieślnicze jest takim żywym produktem. No tak, tylko że Polacy już mają trochę więcej pieniędzy, miejmy nadzieję, że będą mieli coraz więcej, ale żeby się przekonać do piwa rzemieślniczego, to kiedy jest ten moment, chcę spróbować, to ono musi być. Jak wygląda dystrybucja waszych produktów? Gdzie można je kupić? Na ile to jest wyzwaniem? No bo rozumiem, że dla browaru Pinta jest to trudniejsza sprawa niż dla wielkiego koncernu, który właściwie dostarcza swoje produkty prawie wszędzie. Dystrybucja się poprawia. Dostępność, jeśli chodzi o dostępność piwa rzemieślniczego w Polsce, to możemy śmiało powiedzieć, że to jest jedna z lepszych dostępności w Europie. Piwo rzemieślnicze w Polsce można kupić już praktycznie wszędzie. Od małych sklepów osiedlowych, poprzez sklepy detaliczne, stacje benzynowe i skończywszy na sieciach wielkopowierzchniowych. Oczywiście również w gastronomii. Tak jak Ziemek wcześniej wspominał, jest dużo imprez plenerowych, gdzie to piwo rzemieślnicze jest jakby nieodłącznym jego już elementem. Więc tutaj śmiało możemy powiedzieć, że dostępność jest bardzo dobra. Oczywiście na to wpływ ma powiększenie, poszerzenie dystrybucji. Na początku było bardzo trudno. Pierwsze piwa sprzedawaliśmy z samochodu wręcz. Musieliśmy przekonywać tradycyjne hurtownie do nowego, drogiego produktu. Ale razem ze wzrostem świadomości konsumentów, zainteresowani piwem rzemieślniczym, otwartość dystrybutorów na piwo rzemieślnicze rosła. I w tej chwili w zasadzie prawie wszyscy znaczący gracze na rynku dystrybucji już to piwo rzemieślnicze mają. Jest łatwiej, aczkolwiek też browary rzemieślnicze muszą się teraz uporać z takimi problemami dystrybucyjnymi, jakie mają duzi producenci, bo dystrybutorzy mają swoje oczekiwania, nadzieje na lepsze ceny, na wsparcie sprzedaży. Dodatkowo browary rzemieślnicze, co kiedyś w ogóle nie było praktykowane, w tej chwili tworzą już profesjonalne grupy sprzedażowe, tworzą działy sprzedaży, menadżerów od eksportu, zatrudniają w terenie przedstawicieli handlowych, rozwijają sprzedaż online. Także tutaj browary rzemieślnicze weszły na taką bardzo profesjonalną ścieżkę dystrybucji swoich piw i w zasadzie tu już można powiedzieć, że niczym się to nie różni, a od strony kreatywnej czasami tutaj wykazują większą inwencję. To chciałem teraz zapytać o produkcję, bo do 2019 roku Państwo produkowaliście piwo w obcych browarach, również zagranicznych. Od 2019 ważycie je u siebie w Wieprzu, w Beskidzie Żywieckim. Jak to zmienia, jak własna możliwość ważenia piwa u siebie, we własnym browarze, jak zmienia firmę, produkcję? Nawet mam takie pytanie, czy nie pojawia się problem, że zwiększenie skali produkcji jest jakimś zagrożeniem dla unikalności, dla wyjątkowości piwa? No, raczej zdecydowanie nie. Przejście na własno, do własnego browaru, który stworzyliśmy od zera, wybierając sprzęt, projektując, jak ma wyglądać nasz browar, no to dla nas to był bardzo, bardzo ważny krok i zdecydowanie do przodu. To też było związane z tym, że zatrudniliśmy wielu, wielu nowych ludzi i jakby teraz możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o ważenie piwa, jego wymyślanie receptur, organizację całego browaru, wszystko zależy od nas. Więc zdecydowanie to był krok do przodu. Oczywiście ogromne wyzwania,
związane już jakby z prowadzeniem firmy zatrudniającej no już kilkadziesiąt osób, zobowiązania finansowe i różne inne, ale w tej warstwie tworzenia, ważenia piwa i posiadania jakby wpływu na to, czym jest Pinta, zdecydowanie to był krok do przodu. No i też notujemy od 2019 roku jakby bardzo, bardzo mocny wzrost, jeśli chodzi o wielkość produkcji, sprzedaż i liczbę różnych aktywności Pinty. To jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja. Przepraszam, to jeszcze tylko dodam, że to jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, że jeżeli to jest browar otwarty w 2019 roku, czyli rozumiem, jest bardzo nowoczesny, a jednocześnie jest połączenie z tymi tradycjami, czy z nawiązywaniem do tradycji dawnego piwowarstwa, jak to się ładnie wspiera, prawda? No tak, my mamy nowoczesny sprzęt, ale to jest nowoczesny sprzęt, jego nowoczesność polega na tym, że chcemy mieć kontrolę, po prostu chcemy mieć kontrolę nad tym, co ważymy. Natomiast oczywiście w naszym browarze, gdybyśmy się przeszli teraz, to można znaleźć przynajmniej ze 20 rodzajów słodu, pewnie ze drugie tyle odmian chmielu. Używamy wielu, wielu szczepów drożdży i ten nowoczesny sprzęt, również nowoczesne laboratorium, w którym sprawdzamy, co dokładnie się w piwie dzieje. Natomiast my bardzo, bardzo kreatywnie jakby wykorzystujemy ten sprzęt i jego nowoczesność pozwala nam na realizowanie bardzo, bardzo wielu pomysłów. No my w ciągu roku ważymy prawie 100 różnych piw, czyli co mniej więcej 3-4 dni w ważelni ważymy zupełnie inne piwo. Więc tu naprawdę dużo się dzieje. A jeżeli chodzi o barierę, o którą Pan pytał, czy wzrost produkcji może być jakby z utrzymaniem idei craftu zgodne nadal, to różne są przykłady, jeżeli chodzi o piwowarstwo rzemieślnicze na świecie. Nie patrząc na innych, my sobie wyznaczyliśmy jakby taką własną barierę. Nie chcemy za wszelką cenę tylko zwiększać produkcji. Chcemy utrzymać jakość, chcemy utrzymać to wszystko w takiej formule, jakie robimy do dzisiaj. Postawiliśmy sobie jakąś tam granicę, której nie chcemy przekraczać. Myślę, że jesteśmy w stanie tą granicę już osiągnąć za najbliższe kilka, w perspektywie najbliższych 5 lat. I jakby wtedy będzie to oznaczało dla nas ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że będziemy po prostu doskonalić warsztat, robić kolejne ciekawe piwa, a nie będziemy gonić ślepo tylko za wynikiem i hektolitrami. Tak, bo to jest tak ogromna pułapka. Oczywiście my sobie zdajemy sprawę, że moglibyśmy znacznie, znacznie zwiększyć produkcję czy ważenie piwa pod marką Pinta, ale to jest pułapka kompromisów, to jest pułapka utraty relacji z pracownikami, to jest pułapka utraty prawdziwych relacji z konsumentami. To nie jest coś, co nas interesuje. Więc akurat mamy jasność. No właśnie o tą pułapkę pytałem i rozumiem, że tutaj panowie mają jej świadomość i wiedzą, jak jej uniknąć. A jeszcze chciałem zapytać o ten browar w Wieprzu, czy on już jest w tej chwili, jego moce produkcyjne są w 100% wykorzystane, czy jest jeszcze jakiś zapas? No a jeżeli dojdziecie do tych 100%, to co wtedy? Czy myślicie o jakiejś kolejnej inwestycji? Znaczy w tym momencie browar nie waży na 100% swoich możliwości, jakie mamy. Podstawowa zasada w browarze dobrze zarządzanym to jest, żeby tanki nigdy nie stały puste, więc ważymy pełnią mocy, natomiast co jakiś czas dokładamy nowe zbiorniki, modernizujemy czy tam dokupujemy nowe linie do rozlewu, kupiliśmy w zeszłym roku puszkarkę. Więc tutaj mamy w tym miejscu i w tych okolicznościach, w jakich ważymy, możemy co najmniej jeszcze podwoić ilość piwa, które ważymy. Co dalej? Kupiliśmy działkę tutaj niedaleko, znaczy po sąsiedzku, podobnej powierzchni, jaką mamy do tej pory, czyli mamy tutaj 2 hektary terenu w Wieprzu i to jest jakby, to jest
tak jak Grzesiek powiedział, jeżeli dojdziemy już do tej ściany i więcej tutaj nie uważymy, to będzie czas na to, żeby nie rozwijać się, jeśli chodzi o ilość, ale o, no nie wiem, doskonalić organizację i cieszyć się po prostu tym, co robimy bez tej gonitwy. Mamy też plan związany tutaj z obsługą ruchu turystycznego, z różnymi aktywnościami, a jeżeli chodzi o inwestycje, to jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, że prawie co uruchamiamy drugi mały browar na terenie naszej działki. Browar eksperymentalny specjalizujący się w piwach tak zwanych barrel age i piwach dzikich o nazwie Pinta Barrel Brewing. Zaczęliście od ataku chmielu. Pan Ziemowit wspomniał o tych kolejnych pomysłach, co parę dni wręcz nowego piwa. Czy przez te 10 lat, co było waszą gwiazdą, co było waszym najlepiej sprzedającym się produktem? Czy to zostało przy ataku chmielu, czy pojawiły się jakieś propozycje, które spotkały się z jeszcze bardziej entuzjastycznym przyjęciem ze strony konsumentów? A co w tej chwili jest takim właśnie najlepiej sprzedającym się produktem? Czy najbardziej docenianym może sprzedaż nie jest najlepszym wyznacznikiem sukcesu u was? Znaczy atak chmielu pozostaje tym naszym bestsellerem. To jest niemal 1/4 naszej produkcji co roku. I moglibyśmy go uważać i sprzedać więcej, ale chcemy sobie zostawić też czas i miejsce na ważenie innych piw. Jako Pinta jesteśmy w tej jakby bardzo komfortowej sytuacji, że udało nam się jakby namówić Polaków do regularnego wypijania kilku naszych piw, czyli oprócz ataku chmielu, czyli amerykańskiej IPA, to jest też polski lager, czyli taki uczciwie uważone, jasne piwo z polskimi chmielami, to jest też Modern Drinking, Aja Pale Ale, piwo pszeniczne, to nam daje taki komfort, jeśli chodzi o sprzedaż. Natomiast mniej więcej 1/4 naszej warzelni przeznaczamy i pojemności zbiorników przeznaczamy na eksperymenty, czyli to jest te kilkadziesiąt różnych piw w roku. Aktualnie największe emocje i piwa, które sprzedają się jeszcze zanim je rozlejemy, to są kolejne takie nowoczesne odmiany IPA, czyli India Pale Ale, które są jeszcze mocniej, czasami wielokrotnie mocniej nachmielone niż atak chmielu. Piwa niefiltrowane, dzięki również temu, że na świecie w ostatnich latach pojawiło się mnóstwo nowych odmian chmielu. Te 10 lat to naprawdę jest kawał czasu, jeśli chodzi o to, jakie surowce były dostępne w 2011, a teraz. Więc z aktualnie uprawianych odmian chmielu bez dodatku jakichkolwiek przypraw, owoców czy czegokolwiek jesteśmy w stanie uważać piwa o bardzo, bardzo, bardzo zróżnicowanym smaku owoców tropikalnych, białych owoców, więc te soczyste, niefiltrowane tak zwane hazy IPA są teraz najbardziej pożądane przez świadomych, takich bardzo świadomych tak zwanych beer geeków, czyli fanatyków piwa. W przypadku Pinty w ogóle trzeba mówić raczej nie tyle, poza może atakiem chmielu i tymi kilkoma piwami, o których Ziemek wspomniał, nie tyle mówić o jakichś pojedynczych markach, tylko o projektach, które realizujemy. Mamy takie trzy bardzo popularne serie. Jedna trwająca już siódmy sezon to jest Pinta Miesiąca, czyli raz w miesiącu wypuszczane autorskie, premierowe piwo. Tak jak mówię, to jest jedyny taki projekt w Polsce, trwa już siódmy rok. I dwa młodsze projekty, ale spotykające się z dużym zainteresowaniem, to jest Hazy Disco czy Hazy Discovery, związane z naszymi podróżami, z kontaktami z zagranicznymi browarami rzemieślniczymi. I Hoppy Crew, to jest trzeci projekt, który jakby podkreśla nasze związki emocjonalne z chmielem i o tym, że naszej załodze w browarze również chmiel w głowie. Kiedy pan Ziemowit przed chwilą sięgnął po szklankę, byłem ciekaw, czy tam będzie piwo, czy będzie woda. Jednak woda. Ale to jest dobry moment do zadania pytania o piwa bezalkoholowe, bo to jest rynek, który się mocno rozwija. I teraz pytanie, czy wy macie coś do zaproponowania na tym rynku? Czy piwo bezalkoholowe nie byłoby
Obcym ciałem, jeśli chodzi o piwa rzemieślnicze, te według tradycyjnych receptów. Pewnie pana zaskoczymy, ale piwo bezalkoholowe było pierwszym, które uważaliśmy tutaj w Nowym Browarze w Wieprzu. I ważymy regularnie, mamy piwo pod nazwą Mini Maxi. To jest piwo zawierające do 0,5% alkoholu. Realnie, bo każde takie piwo musi być przebadane w laboratorium, więc ono realnie ma około 0,2%. Ważymy go całkiem sporo. Ważymy je po swojemu, czyli też z dużą ilością chmielu. Sami je pijemy dość często i zdecydowanie no, nie uważamy, że to jest jakby piwo drugiej kategorii. I na pewno będziemy starali się rozwijać te linie piw Mini Maxi. Także naturalny trend, zapotrzebowanie ludzi na piwo o smaku piwa, ale z minimalną ilością alkoholu. No, myślę, że to jest bardzo, bardzo fajny kierunek. To porozmawiajmy teraz, bo najwyższa pora o pandemii. Ja nawet założyłem się tutaj w pytaniu, że pewnie w związku z zamknięciem gastronomii, restauracji oberwaliście rykoszetem, ale z naszej wcześniejszej rozmowy wynika, że to nie jest główny czy znaczący kanał jednak wciąż dystrybucji piw Pinta. Czy to znaczy, że przeszliście w miarę obronną ręką przez pandemię? Jak ona wpłynęła na Was? No, mieliśmy w marcu zeszłego roku, kiedy okazało się, że z dnia na dzień zostały zamknięte puby i restauracje. Mieliśmy kilka dni takiej niepewności, co będzie. Mieliśmy w magazynie duży zapas beczek, bo tak naprawdę kwiecień to już jest sezon. I te beczki nagle okazało się, nie mamy komu wysłać, tych beczek nie mieliśmy komu wysłać. No i tak jak wszyscy w tamtym czasie, no w powietrzu wisiała obawa, co będzie. My wtedy postanowiliśmy trochę więcej ważyć nowości, finalizowaliśmy zakup puszkarki. I okazało się, przy okazji jeszcze postanowiliśmy jakoś wesprzeć też na miarę naszych możliwości puby, te z którymi współpracowaliśmy w serii Pinta Miesiąca, to jest około 120 pubów i wypuściliśmy piwo, z którego dochód postanowiliśmy przeznaczyć na jakieś wsparcie pubów, kiedy ten lockdown się zakończy. I jakby kumulacja tych naszych działań, czyli nowości do sklepów, które pozostawały otwarte, nowości także w puszkach, plus ta taka no, jakby wyciągnięcie na miarę naszych możliwości pomocy do ludzi z branży spowodowała, że jakby koniec końców nie odczuliśmy pod względem statystycznym tego, że ta pandemia no zahamowała naszą działalność czy nasz rozwój. Więc no jako Pinta przeszliśmy, można powiedzieć, suchą nogą, wyciągnęliśmy z tego wnioski, ale gdyby na przykład w Polsce wprowadzono prohibicję, zakazano sprzedaży alkoholu, a było kilka takich krajów na świecie, jak RPA czy Tajlandia, zdaje się. Gdyby w Polsce coś takiego się wydarzyło, to byłoby bardzo ciężko. Trzeba powiedzieć, że jakby to, że wyszliśmy obronną ręką z pandemii, to jest efekt też i konsekwencja pewnych działań dystrybucyjnych. Udało się nam tą naszą dystrybucję zdywersyfikować. Jesteśmy obecni we wszystkich możliwych kanałach dystrybucji i sprzedaży w Polsce. I dlatego tak braku gastronomii mocno nie odczuliśmy, bo znamy przykłady z rynku piwa rzemieślniczego w Polsce, browarów, które były mocno sfokusowane na horekę i oni no, mieli duże problemy. A piwa z browaru Pinta można kupić przez internet? To nie jest jeszcze uregulowane do tej pory prawnie w Polsce, ale jest kilka miejsc, gdzie takie piwo zakupić można.
że są to jakby niezależne od nas sklepy online, ale takich jest przynajmniej 5 w Polsce i być może więcej. Tak, jest kilka sklepów czy firm, które świadczą usługi cateringowe, w ramach których można napić się piwa w domu. A czy polskie piwo rzemieślnicze da się sprzedać za granicą? Czy jest na to rynek? Czy jesteście na tym rynku i jak sobie radzicie? Znaczy, dla nas w ogóle jakby promocja polskiego piwa i polskich surowców piwowarskich na świecie to też był jeden z motorów naszej w ogóle aktywności, ponieważ od samego początku, jeszcze przed założeniem Pinty, sporo jeździliśmy po świecie, a już z Pintą i z naszym piwem praktycznie objechaliśmy cały świat, nie tylko odwiedzając festiwale, ale też ważąc wspólnie z browarami w Ameryce Południowej, w Japonii, w Nowej Zelandii i ostatnio nawet w marcu nam się udało ważyć w Ekwadorze, w Europie oczywiście, w wielu krajach, i jakby ta nasza aktywność za granicą spowodowała, że Pinta, no myślę, że też jest jednym z najlepiej znanych polskich browarów rzemieślniczych na świecie. Aktualnie ponad 5% naszej produkcji jest wysyłana za granicę i to się ładnie cały czas zwiększa. W zeszłym roku sprzedaliśmy piwo do 21 krajów, między innymi do takich jak Australia, Chiny, teraz wyjechał transport piwa do Korei Południowej, więc no, jesteśmy tutaj bardzo aktywni, a polskie piwo rzemieślnicze za granicą broni się jakością i ceną. Jesteśmy w stanie zaoferować bardzo dobre piwo za bardzo konkurencyjnej cenie. No tak, bo to jest pewien, jak rozumiem, paradoks, że to piwo rzemieślnicze w Polsce jest oczywiście droższe niż to mainstreamowe, ale z drugiej strony piwo rzemieślnicze polskie gdzieś za granicą jest jednak tańsze niż tamto piwo rzemieślnicze, prawda? A rozumiem, że jeszcze może konkurować jakością. Panowie, na koniec chciałem zapytać w dziesięciolecie działalności o następne 10 lat o to, jak siebie, gdzie siebie widzicie za te 10 lat kolejnych, za tą kolejną dekadę, jaki jest cel, jaki jest plan jego osiągnięcia? No tak jak tutaj wspomnieliśmy, myślę, że w ciągu tych 3-4 lat dojdziemy do maksymalnych mocy produkcyjnych. Będziemy mieli wtedy też trochę więcej czasu na jakby rozwijanie się bardziej wszerz, czyli będziemy chcieli tutaj postawić na współtworzenie ruchu turystycznego w regionie. Otworzymy na pewno taproom, taki duży tutaj pod browarem. Już teraz funkcjonuje sklep przy browarze i będzie lada moment otwarty bar firmowy pod browarem. My byśmy chcieli za te 10 lat mieć czyste sumienie, jeśli chodzi o to, jak te już wtedy 20 lat przepracowaliśmy. Chcielibyśmy, żeby no, Pinta była browarem i marką szanowaną. Chcielibyśmy, żeby pracownicy czy ludzie związani z Pintą mieli satysfakcję z tego, że są razem z nami. I to są chyba nasze główne cele. Chcemy pozostać tak jak do tej pory przyjaciółmi, w gronie przyjaciół i tak jak dzisiaj móc podróżować po Polsce i po świecie, wiedząc, że gdy zapukamy do drzwi, to spotkamy się z szeroko rozchylonymi ramionami. No i konsekwentnie trzymać się zasady, której do tej pory się trzymamy. 2x P. Praca równa się pasja. No właśnie, ja niedawno się spotkałem z taką definicją, że jak ktoś robi to, co kocha, to tak naprawdę nie pracuje. Panowie Grzegorz Zwierzyna i Ziemowit Fałat, współtwórcy i współwłaściciele browaru Pinta, bardzo panom dziękuję. Pozdrawiamy widzów kanału Spożywcza TV. To była rozmowa spożywczej. Ja się nazywam Wojciech Szeląg. Do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.